Cały pomysł rewizora w Białymstoku narodził się od naszych rozmów ze scenografem, który nie pochodzi z Polski. I przyszło nam do głowy, że właściwie tym gogolem można powiedzieć coś ważnego o współczesnej Polsce, zderzyć ją z Zachodem. Przyjechaliśmy tutaj do Białegostoku, zaprosiliśmy jeszcze do współpracy takiego choreografa. On jest jeszcze mało znany, ale po tej produkcji pewnie świat o nim usłyszy, Mikołaja Mikołajczyka. W spektaklu będzie dużo ruchu, całe akcenty, całą siłę, cały ciężar tego przedstawienia przerzucamy na aktorów. Pracuję bardzo ciężko, żeby wyciągać z całego tego gogolowskiego świata całą szajbę, która jest tam wpisana, całe to wariactwo, całe pogubienie tych ludzi. Białystok. Tutaj mieliśmy właśnie takie wyobrażenia o tym Białymstoku, które są nabudowane przez media, przez różnych ludzi, którzy nam różne historie opowiadali. I powiem szczerze, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Aktorzy bardzo smaczni, w ogóle jako ludzie fajni. Przez co pozwoliliśmy sobie na trochę więcej, jak na co dzień mogę sobie pozwalać w teatrze. Bo cały czas czegoś szukamy, tak, co by się nie powtarzać. I proponować sobie coś, co może powodować, że jesteśmy cały czas zaskakiwani przez siebie. A to jest najfajniejsze w teatrze. Rewizor w Białymstoku, w ogóle Białystok fajny. Czysty, kolorowy, bardzo zielony teraz. I w tym wszystkim ten nasz trochę tragiczny i komiczny przy okazji też rewizor. O cóż, Gogol. Gogol i ten reżyser, co się nazywa Jacek Jabrzyk, to on nie zaproponował tego Gogola i myśmy tu musieli przyjechać do Białegostoku. Nie ukrywam, że jestem tutaj pierwszy raz. Mamy nadzieję, że talent aktorów wszechstronny, mówią, śpiewają, tańczą w najprzeróżniejszych konfiguracjach. Mam nadzieję, że własnym talentem będą w stanie, na razie są, nie wiem jak to będzie za dwa tygodnie, że będą w stanie nas wszystkich wciągnąć do środka, do tych historii, które powstają między nimi i do tych ich przeżyć. Takie szybkie przedstawienie, takie roztańczone, temat korupcji. Kogoś zainteresuje? Ten, rewizor właśnie. Ale chyba zainteresuje. Tyle chciałem powiedzieć. Hello everybody. My name is Klestakov. And I'm first time in Białystok, yes? And I find it extremely beautiful. A wonderful city. The women are beautiful. Architecture, I was really surprised. How nice can it be in the Far East, you know? I hope you'll come to the dramatic theater of Mr. Wengerko or something. Yeah, and you will watch the performance of a wonderful, brilliant Polish-German director, Jacek Jabrzyk, yes? And choreography by Mikołaj Mikołajczyk, yeah? And wonderful actors. Come to the theater, the first performance is on 10th of May, 2014. And I hope you'll see us there. Bye. Po polsku nie mogłem powiedzieć tego, ja nie rozumiem.